wszelka władza. Mateusza 28, 19, 20. Dana jest mi wszelka władza w niebie i na ziemi. Dana jest mi. To nie znaczy, że Jezusowi automatycznie przysługiwało. On otrzymał tę władzę od swego Ojca Jehowy Boga. Tak, i swego Ojca, naszego Dziadka, dobrze. I teraz chodzi o to, że Stwórca realizuje zamierzenie. Ale Jezus, nie, no. Tak jak powiedział, on sam nie może nic z siebie uczynić, jak to powiedział, kiedy był na ziemi. No ja, tak, ale to, co mu przekazał ojciec. Jego ojciec, tak, mocą swego ojca wychwalał go. Tak samo jak ja, tata pięciu synów z mamą, ja memu tatu byłem posłuszny. Szanuj ojca i matkę. Ja byłem posłuszny tacie, ojcu ziemskiego. Ale dziadka też mogłem słuchać, ale 100% mam tatę, bo tata mnie spłodził, tak? Czyli ja teraz nie mogę dziadka, ojca Chrystusa mam słuchać? Nie, mam słuchać jego, słuchajcie. Mateusz 17,5. Ja mam słuchać Jezusa, tego Syna Bożego, co Żydzi w pierwszym wieku, a to syn cieśli, syn Józefa, zbadał się z Galilei i oni go nie przyjęli. Tak, nie... tak, oczywiście. To masz rację, bo chodzi o to, że Jezus przekazał sposób wielbienia Boga, więc Stwórcy Jehowy Boga, bo Jezus nie chciał, żeby Jemu o jakąkolwiek cześć oddawać, bo dlatego, że stwierdził i powiedział o tym, że On nie przyszedł po to, żeby być równym Bogu, tak jak pisał Paweł o tym. Absolutnie, ciągle jest stworzeniem, bo Jezus został stworzony jako pierwsza osoba, istota duchowa. Nie, on nie był, przepraszam cię, ale nie był stworzony. Adam z prochu ziemi był stworzony. Adam, pierwszy człowiek z prochu. Pierwszy Koryntian 15. A jaki sposób Jezus się pojawił? No pierwsza Mojżesza w buncie, jak było trzech buntowników. Szatan, Ewa i Adam. Pierwsza Mojżesza 3,15. Stwórca mówi do anioła szatana, że on ci zdepcze głowę, czyli Chrystus, a ty ukończysz go w pięte na Golgocie. I to się stało. I wtedy wierzyli już na konto Chrystusa. I te córki chcieli współżyły, myśleli, że urodzą Mesjasza. Pierwsza Mojżesza, 6 rozdział. A dopiero Maria urodziła. Słowo stało się ciało. Przyszedł do swojego, nie przyjęli. Nie. Maria urodziła Jezusa, to prawda, ale to Stwórca przeniósł jego życie Jezusa do łona Marii i on zaistniał. Tak, anioł zapłodnił in vitro Marię i ona urodziła Syna Bożego bez grzechu, jako surogatka, Bogu Rodzica. Żadnego tytułu więcej nie ma, tylko Bogu urodziła Syna, to był boski Syn jedyny, to nie był Syn Marii, tak? Surogatka się urodziła. Nie, oczywiście ja rozumiem, tylko nie anioł zapłodnił, tylko sam Stwórca przeniósł, bo on powiedział... No przeniósł, ale ten zarodek musiał być z nieba, bo on był bez grzechu. No, oczywiście, bo to Stwórca zrobił, jak najbardziej. Ale anioł Gabriel do niej mówił i ją zacienił tym duchem, tak, że on zapłodnił, in vitro ją zapłodnił, in vitro. No i Józef chciał list dać rozwodowy, ale sen miał w nocy, żeby nie odprawiał. Tak, oczywiście. I chodzi o to, że Jezus istniał już jako istota duchowa przed przyjściem. No pierwsza Mojżesza 3,15 właśnie w słowie. Jak Bóg mówi słowo, to się staje, tak? Bo Bóg nie może kłamać. Czyli ojciec Chrystusa przeklął Adama i Ewę, mówi przeklęta ziemia, będzie z powodu ciebie, poszłeś za Ewą, to Ewa cię uśmierci, tak? Dzisiaj kobiety uśmiercają właśnie i wszystkie religie jako prostytutki duchowe głoszą śmierć. A ja głoszę pierwsze zmartwychwstanie, objawienie 20 rozdział 6 werset. Jak ktoś uwierzy w Chrystusa za Ojca, Króla, Nauczyciela, Zbawiciela i On nas skrzesza, Jego prawda nie może nas uśmiercić, bo nas wyzwala. I teraz cały świat jest tak zakłamany, że mamy Sodomę i Gomorę. Jest próba wiary. Albo idziemy za Chrystusem, żyjemy w raju i to nowe miasto Jeruzalem stąpiło, czyli jak gwiazdy na niebie, piasek morza. Abraham miał wiarę, szedł w ślepo i 25 lat czekał na Izaaka, na tego syna. Jego Sara miał 90 lat, jak urodziła Izaaka, a tak był zdesperowany jego Sara, żona, że z Hagar, nie? No i w końcu on nie doczekał się tego, jak gwiazdy na niebie, piasek morza i jak zmartwychwstanie na ziemi. To Mateusz 8 rozdział jest napisane, że synowie królestwa ujrzą Abrahama i Izaaka w Królestwie Bożym, sami będą odrzuceni. Także jak ty, bracie, teraz nie nawróci się do Chrystusa, Efezjan 5,14, to zobaczysz, że niewolnik amerykański Jehowa cię oszukał. Jak nie przyjmiesz 100% Chrystusa, bo nad każdym mężczyzną jest Chrystus. 1 Koryntian 11 rozdział. Także połączenie. No tak. Troszeczkę jest inaczej. Ja ci przerwę, to troszeczkę jest inaczej, bo to inaczej rozumiemy. No nic, dziękuję za rozmowę. Tutaj troszeczkę to inaczej z naszego punktu widzenia wygląda, no ale wiadomo, każdy może być przy swoim. No, ale jest jedna wiara, jeden Chrystus niepodzielony. Błogosławię, żyj w raju na ziemi.